Jak się czułeś, Kuba, w bramce po wielomiesięcznym rozbracie? Bardzo dobrze. No, nareszcie udało się wrócić. Długo wyczekiwany powrót. Szkoda, że nie na zero, ale ważne, że wygrany i że są 3 punkty. No, dość dziwny ten mecz z Gorzowską Wartą. W pierwszej połowie rywale oddali 2 strzały. W obu przypadkach piłka znalazła drogę do bramki, ale absolutnie nie można ciebie za to winić. No niestety, jakoś to tak jest. Pierwszą połowę prowadziliśmy. Warta tylko kilka razy podeszła pod naszą bramkę. No i pierwszy karny, później porożnym. I to już chyba jakiś taki pech. Z czym wytłumaczyć takie chwile dekoncentracji w zespole? Nie mam pojęcia. No może tym, że długimi fragmentami utrzymywaliśmy się przy piłce i zapominaliśmy może o tym, że ta Warta może jednak piłkę odebrać i też może coś z nią zrobić. No może po prostu za łatwo przychodziło zdobywanie terenu w tym spotkaniu. Też może tak być, bo Warta bardzo nisko się cofnęła i mieliśmy dość sporo miejsca, żeby rozgrywać, no ale nie jestem pewny, skąd to się może wziąć. Nie musi być na zero z tyłu. Powodzenia w następnym meczu. Dziękuję bardzo. Może jeszcze w końcówce pierwszej połowy meczu Bielszczanie zdołają zadać cios, po którym będą mogli schodzić do szatni z prowadzeniem. Kasprzak, mocno bita piłka w pole karne. Rybicki tylko odbija się od Świderskiego, który piłkę lokuje znakomitym uderzeniem w bramce. Cóż za trafienie, fantastyczne dośrodkowanie i jeszcze lepsza celna główka Daniela Świderskiego. Jakub Duda. I tu doskonałe uderzenie głową Siwińskiego. Dominik Siwiński w 45 minucie zdobywa gola do szatni dla gorzowskiej Warty. Michał, najpierw jeśli pozwolisz o twojej nowej pozycji, jaką wymyślił dla ciebie trener Dariusz Mrózek. Mówię o poprzednich meczach. Taki człowiek box to box. Ciężko powiedzieć, czy to jest nowa pozycja. Trener potrzebował akurat mnie na takich, a nie innych pozycjach. Ja też nie jestem zawodnikiem, który gdzieś tam będzie wybrzydzał, bo gramy o awans, więc no, musimy sobie pomagać nawzajem. Ja najbardziej się gdzieś tam czuję na dziewiątce, na napastniku, ale no, jeśli trzeba, no to się zagra, gdzie trener pozwoli. No. Spotkanie z Gorzowską Wartą. To znakomite wejście w twoim przypadku. Od razu zameldowałeś się asystą i golem. Tak, wcześniej w Goczołkowicach szedłem po połowie, więc zależało mi na tym, żeby teraz wejść i pomóc drużynie, no bo tak jak mówię, liczy się każdy rezerwowy, każdy ten, kto gra od początku, od trenera, od masażysty, więc fajnie, że się udało i cieszę się, że z 3 punktów. Oprócz rezultatów, czym tkwi w twojej opinii podstawowa różnica między pierwszą a drugą częścią tego spotkania w wykonaniu rekordzistów? Wydaje mi się, że drużyna, która przyjeżdża tutaj na rekord, chce przede wszystkim bronić tego wyniku i spróbować gdzieś ukłuć. Gorzów miał i karnego, i stały fragment gdzieś, który wyszedł. A druga połowa, wiadomo, już mniej trochę sił, trochę ciężej się przesuwa w tej niskiej obronie, no i zaczynają się robić gdzieś tam przestrzenie dla nas, a my dobrze gdzieś to wykorzystujemy. Będą kolejne gole Michała Biskupa i Daniela Świderskiego? Liczę na to, tak jak mówimy, z Danielem mamy dobry kontakt, zawsze od początku sobie pomagamy i fajnie, że dzisiaj też gdzieś tam Danielowi dograłem, bo dla niego są ważne bramki i dla mnie też równie ważna jest asysta jak bramka, więc tak jak mówię, 3 punkty i nie ma się gdzieś tam do czego doczepić. Powodzenia zatem w kolejnej konfrontacji ligowej z Kluczborkiem. Dziękuję bardzo.